wierzę, za parę dni już święta. Brian, jak ten czas zleciał, prawda? No, a co w ogóle robimy? Moja mama nas zaprosiła na Wigilię. O, super, będzie pyszne jedzonko. Zrób zakupy na Black Friday, nie przegap okazji. Wszystko o 70% taniej. Brian, słyszałeś? Dzisiaj Black Friday. No, wszędzie będzie pełno ludzi. Nie ma to jak posiedzieć w domciu i poleżeć na kanapie. Musimy jechać na zakupy, nie mamy jeszcze prezentów. Może będą jakieś fajne okazje. Tak, jedźmy. Ania mi mówiła, że dzisiaj w supermarkecie będzie można sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem. Jedźmy, jedźmy. Ja też chcę takie zdjęcie. Ja też, ja też. No nie, tylko nie dziś. Głosujemy. Ja chcę jechać. I ja. Ja też. Kuba, przynajmniej ty bądź po mojej stronie. Sorry, tato, ale chcę zdjęcie z Mikołajem. W takim razie przegłosowane. Jedziemy na zakupy. Hurra! O nie. Max, wiesz, że dzisiaj Black Friday? To świetna okazja, żeby kupić prezenty. Okej, a co proponujesz? W tym roku chcę zrobić wielką niespodziankę Izie i Brianowi. Kupimy im ten fioletowy samochód rodzinny, o którym marzyli. W takim razie lepiej się pospieszmy. Mam nadzieję, że nie trafimy na nich w sklepie. No co ty, Brian nienawidzi tłoku w sklepach. Na pewno siedzą w domu. Masz rację, Iza go nie namówi na zakupy. Jesteśmy. To od czego zaczynamy? Może jednak wrócimy do domciu? Patrzcie, tam jest Mikołaj! Możemy sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem? Mikołaj, Mikołaj! Jest kolejka! Najpierw pójdziemy kupić prezenty, a później tu wrócimy. O! Mamo, zobacz! Julce i Toli możemy kupić takie plecaczki! O, świetne! Jedna będzie miała niebieski, a druga różowy. Powinny im się spodobać. I jak wyglądam? Pasuje mi? Super! Mnie się podoba różowy! Ja bym chciała różowy! To prezent dla Julki i Toli. No dobra, mamy to. Możemy iść dalej. Teraz trzeba znaleźć coś dla mojej mamy. O, tu są fajne ciuszki. Zobaczmy. Ups. Brian, pomóż mi! Czy ja się na tym znam? O, to jest ładne. Różowa bluzeczka i kwiecista spódnica do tego. Chyba jej się spodoba. Co myślicie? Mamo, zobacz! Babcia! Gdzie? No tam, przy sukienkach. Jejku, jakie tam są piękne sukienki. Wejdę tam na chwilę, okej? Nie, Paulina, mieliśmy zobaczyć samochód. Tylko chwileczkę, obiecuję, popatrzeć. Nie. Co? Ona nie może nas zobaczyć. Dlaczego? Bo wtedy się dowie o prezencie. Kryć się, idzie tu. A co ja mam robić? Mamo, długo tu tak będziemy stały? Cicho, Lenka. Powiedzmy, że to zabawa. Jaka? Kto dłużej się nie poruszy, ten wygrywa. Okej, fajne, bawimy się. O, tam są jakieś sukienki. Tyle tu ubrań. Nie wiadomo, co wybrać, naprawdę. Idę dalej. O, fajny materiał tej sukienki. Mam łaskotki. Max, zobacz, jaka ładna sukienka. Max, gdzie jesteś? Uff, już myślałam, że się zorientuję. O, a co to? Mamo, zobacz, jaki brzydki manekin. A w dodatku w sukience. Au, to bolało. Za co? Brian? O nie. Dzień dobry. A co ty tu robisz? Gdzie Iza? Iza? Cześć, mamo. Co robicie w tych ubraniach? Wiesz co? Szukałam kolczyka. Gdzieś mi się zapodział. Tak, tak. Mój też. Lepiej pójdę go poszukać. Ha, ha. Przegraliście. Ruszyliście się pierwsi. No właśnie, wygrałyśmy! O, cześć dziewczynki! O czym one mówią? A, to taka zabawa!
To co kupujecie? Bo chyba nie przyszliście tylko szukać kolczyka. No właściwie to... Kiedy wreszcie pójdziemy do tego Mikołaja? Już nie mogę się doczekać. No, mama cały czas gada i kupuje. Mikołaj, tak! Wiesz co? Dzieci bardzo chciały zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. Po to tu przyszliśmy. Jej! Wreszcie możemy iść? Tak. Szybko! Mikołaj! Dobra, wiesz co? Idę poszukać Maxa. Mamy jeszcze coś do kupienia. Gdzieś mi się zgubił. Okej, no to pa. Pokaż mi później zdjęcia od dziewczynek. Jasne. Uff, o mały włos. A zobaczyłaby prezenty. Gdzie ten kolczyk? Gdzieś tu musi być. Brian, co robisz? No, szukam tego twojego kolczyka. Gdzieś tu musi być. Jakiego kolczyka? Przecież ja to wymyśliłam. Ja nie noszę kolczyków. A, wymyśliłaś? No tak, przecież tylko żartowałem. Wow, to ten samochód. Ekstra bryka. O, Max, tu jesteś. Gdzieś ty się podziewał? Wszędzie cię szukałam. Zobacz tylko, idealne auto do Izy i Briana. Piękny SUV. Poczekaj, musimy się na chwilę wstrzymać z kupnem tego auta. Oni tu są. Co? Gdzie? No w sklepie. Musimy poczekać, aż sobie pójdą. Zobacz, to chyba oni. Oni tu idą. Szybko, kryj się. Wow, Iza, widziałaś to? Jaka fura. Dobra, Brian, chodźmy, dzieci czekają. Chwilunia, tylko obejrzę, dogonię was. O nie, szybko! Ale ekstra. Jeszcze zobaczę tu. I w środku. Wydawało mi się, że ten MMS tu nie stał. Dziwne. Zobaczmy jeszcze tutaj. I tu. Hej, przed chwilą byłeś gdzie indziej. Śledzisz mnie? Brian, gdzie jesteś? Pospiesz się. Okej, już idę. Tylko jakiś MMS mnie śledzi. Gdzie on jest? Wrócę do ciebie później. Co? Kto cię śledzi? Poszli? Tak, poszli już. Uff, widzisz jakie miałem przebranie? MMS, serio? O, cześć! Co ty tu robisz? Przyszłam sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem, tak się cieszę! Ja też! O, teraz moja kolej! Uśmiech! Mikołaj! Chcesz iść Lenka pierwsza? Mikołaj! Może ty idź pierwsza. Okej. Zobacz, jak się cieszą. Myślałam, że Lenka się będzie bała Mikołaja. Ja też. Ho, ho, ho. Chcesz sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem? Tak. Jak masz na imię, dziewczynko? Zosia. No to dobrze, Zosiu. Zaczynajmy. Cheese. Lenka, mogę teraz iść ja? Dobrze, ja będę później. Okej, dzięki. Mamo, ja nie chcę chyba zdjęcia z tym Mikołajem. Lenka, dlaczego? Idź. Nie ma się czego bać, to tylko Mikołaj. Nie wiem. Ho, 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 a kto tutaj idzie? Jestem Lenka. Lenka, zapraszam do zdjęcia. Uwaga, przygotuj się. Mamo! Nie, nie chcę. Lenka, nie bój się, będziesz miała ładne zdjęcie. No, raz, dwa, trzy. Uśmiech. O, jednak się bała. O, może za rok. No dobra, to zakupy zrobione, możemy wracać do domu. Idźcie, ja jeszcze muszę skorzystać z toalety. Dobra. Dogonię was, jak chcesz. O, to już wszystkie dzieci. Czas się zbierać. Mikołaju, jeszcze ja. Huh? A więc tak, chciałbym dostać taki nowy telewizor,
widziałem u sąsiadów. Przydałby się też zegarek i no wiesz, nowe radio albo komórka. A wiesz co jeszcze? Konsola by była super. Wiesz co? Muszę już iść. Zaczekaj, Mikołaju, jeszcze zdjęcie. Okej. Uśmiech! Okej, jesteś gotowa? Chyba możemy wyjeżdżać nowiutkim SUV-em. Myślisz, że Brian i Iza już poszli? No jasne, jedziemy! Tylko pamiętaj, Max, ostrożnie, to nowe auto. Ale ekstra się prowadzi, jest taki wielki. Stój, czerwone światło! No co tak długo? Dlaczego to światło się nie zmienia? Co się stało? Iza i Brian! Gdzie? Koło nas, na światłach! Nie odwracaj się! Szybko, kryjmy się! Ała, mój kark! Myślisz, że nas nie widzą? Iza, zobacz! W tym aucie nikogo nie ma! Co? Niemożliwe! No zobacz! Faktycznie! Jak można zostawić samochód na światłach? Co za wariaci! O, zielone, jedziemy! Pojechali? Chyba tak, wychodzimy! Uff, prawie nas ujrzeli! Przepraszam! Dlaczego pan nie jechał na zielonym świetle? O, pani policjantka, dzień dobry! Już jadę, pani policjantko! Za późno, należy się mandacik! Co? Ale jak to? Za co? Stwarza pan zagrożenie dla innych kierowców. Oto mandat! I proszę więcej tego nie robić! Do widzenia! No pięknie, jeszcze nie dojechaliśmy do domu, a już zbierasz mandaty. Lepiej jedźmy. Okej, prezenty mamy już kupione, teraz tylko czekać na Wigilię. Z czego się tak śmiejecie? Zobacz, tata sobie zrobił zdjęcie z Mikołajem. Co? Pokażcie. Brian, ty tak serio? Nie, ja tylko... A zresztą... Dzięki za obejrzenie filmu, a teraz pozdrowienia! Serdecznie pozdrawiam Julię Bodych, Weronikę Patla, Kasię Martyniuk, Angelikę Gunia, Olę i Nikolę Strzyż, Anastazję Wierzejewską, Karolinę Mach, Azibi, Żanetę Sitarską i klasę trzecią, dziewczynę z Polski, Wercie i Emilkę Zielińskie oraz Laurę Szotek. Pozdrawiam również wszystkich innych moich widzów. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Piszcie w komentarzach, czy podobały Wam się prezenty, które dostanie rodzinka Barbie i co Wy fajnego chcielibyście dostać na święta. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!